Witam Państwa w kolejnym odcinku programu Z wędką nad wodę w Polskę i świat. Nareszcie mamy zimę. Jak widać, spadł śnieg. Na jeziorze, na którym jesteśmy dzisiaj, jest około 7, 8, 9 cm w porywach lodu. Jest to niebezpieczny lód, ponieważ jest to ten pierwszy wymarzony nasz lód, ponieważ już nogami przebierałem w domu, żeby zacząć łowić na lodzie, ale pamiętajmy o bezpieczeństwie. Jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, kolce. Podstawa. Jak wpadniemy, szczególnie jeżeli jesteśmy sami na lodzie, mamy kolce, no i wtedy możemy swobodnie wydostać się z dziury, w którą wpadniemy. A wiadomo, że na lodzie jest to bardzo ciężkie. Szczególnie wtedy, kiedy nie ma śniegu, jest praktycznie tafla lodu, szklisty, ślizgamy się i możemy się utopić albo wyziębić organizm bardzo szybko, ponieważ woda ma 2 stopnie. Jeżeli chodzi o dzisiejsze wędkowanie, przygotowałem sobie oczywiście ziemię bełchatowską, no i trochę zanęty. Jest to okres, w którym ta ryba nie żeruje aż tak intensywnie, dlatego swobodnie możemy przygotować sobie niedużą ilość zanęty. Ja tutaj przygotowałem sobie, mniej więcej może pokażę, taką ilość zanęty. Troszeczkę ją domoczyłem, jest to zanęta spożywcza, drobno zmielona na płoć. Oczywiście muszę ją jeszcze przetrzeć, jak również przygotowałem sobie ziemię. W ziemi jest troszeczkę jokersa z tego względu, że wczoraj byłem na rybach i została mi niewielka ilość, dlatego postanowiłem sobie wsypać tą pozostałą część ziemi. Do tej ziemi zaraz tą ziemię też przetrę. No i będę mieszał. Oczywiście jeżeli chodzi o konie, będę głównie donęcał samą ziemią z jokersem bądź grubą ochotką w zależności od intensywności brań tych okoni. No, pamiętajmy o ciśnieniu, bo ciśnienie, jeżeli chodzi o konia, jest bardzo istotne, zresztą o każdą rybę. Straszny spadek ciśnienia powoduje, że ta ryba zachowuje się chimerycznie, nie chce brać, no i po prostu trzeba ją zmusić do tego, aby wzięła nam na naszą przynętę. Jeżeli chodzi o zanętę, jedną garść zanęty na 4 garście ziemi. Spokojnie nam to wystarczy, aby znęcić rybę. To jezioro akurat jest bardzo płytkie, maksymalna głębokość 3-4 metry. Natomiast w miejscach, gdzie będę łowił, ponieważ nie wyjdę na środek jeziora, tam gdzie są te najgłębsze miejsca, tam gdzie będę łowił będzie około 2 metrów, 2,5 metra, także spokojnie mogę podać zanętę z ręki. No i oczywiście będę szukał górek, a z tego względu, że przy spadku i przy wzroście ciśnienia te ryby trzymają się górek, ponieważ łatwo sobie wyrównują to ciśnienie, szczególnie okoń, który jest bardzo wrażliwy na ciśnienie. Przechodzę teraz do robienia zanęty, ale zanim jeszcze powiemy o zanęcie. Pamiętajmy o robakach, żeby były w dobrej kondycji. Ja tutaj przygotowałem sobie jokersa. Porcję, która uważam, że swobodnie nam wystarczy na to łowienie. Na zewnątrz jest troszeczkę grubej ochotki, bo sobie zmieszałem. Jokersa trzymamy w miejscu ciepłym. Z tego względu, żeby nam nie zamarzł. Dzisiaj mamy 0 stopni, także ta temperatura nie jest aż tak niska, by ten jokers nam zdechł. Ale pamiętajmy o tym, żeby go trzymać w ciepłym miejscu. To jest bardzo istotne. Dlatego może pokażę, jak ja to robię. A to jest szkoła Roberta i wszystkich kadrowiczów. I chowam go sobie w ciepłe miejsce. W ten sposób. Zapinam i on wtedy jest bezpieczny. Gruba ochotka. No i cóż, przechodzimy do robienia zanęty. Nie ma tutaj żadnej filozofii. Najbardziej przeraża mnie to, że ten lód nie jest zbyt gruby i będę bał się chodzić po prostu i ta ostrożność będzie dominowała nad chęcią złowienia ryb. Nie będę mógł łowić na 100%, ponieważ tam, gdzie bym chciał łowić, po prostu tam nie dojdę. A tu, gdzie będę mógł łowić, mam nadzieję, że te ryby nam się zameldują i kilka okoni złowimy, bo to okoń będzie dzisiejszym tematem naszego odcinka. Taką mam zresztą nadzieję. Nie liczę na zbyt dużo okazów, natomiast liczę na kilka okoni, które moglibyśmy zaprezentować w dzisiejszym odcinku i wszystkich Państwa zachęcić do tego, aby spędzać aktywnie zimę, nie tylko jeżdżąc na nartach, ale również kiedy można wyjść na ryby. Pamiętajmy, bezpieczeństwo przede wszystkim, jeżeli ten lód jest zbyt cienki, nie wchodźmy na niego, szukajmy miejsc, zbiorników, gdzieś w lasach, gdzieś, gdzie
Nie są to zbyt duże zbiorniki, gdzieś gdzie było dużo chłodniej niż w innych miejscach w Polsce, bo to jest najważniejsze, a nasze bezpieczeństwo przede wszystkim jest najważniejsze i nasze zdrowie. Szczególnie wtedy, kiedy wybieramy się z naszymi dziećmi, czy z synem, czy z córką na ryby. Pamiętajmy o tym, to jest bardzo istotne. No i pamiętajmy o tym, żeby być bardzo ostrożnym na tym pierwszym lodzie. Bo naprawdę można zaryzykować, a niestety to ryzyko nie zawsze nam się opłaci. Podłożyłem sobie troszeczkę ziemi przetartej do torebki, żeby mieć samą ziemię z jokersem, ewentualnie z grubą ochotką. Natomiast teraz przetrę tą zanętę. Po wymieszaniu wszystkiego razem przetrę to jeszcze raz. No i teraz wymieszamy. Może pokażę. Jokers powinien być przetrzymywany i ochotka mniej więcej 4 stopnie. To jest taki optymalna temperatura. 5 stopni. Na pewno nie mniejsza temperatura, ponieważ tam zamarznie, no i będzie do wyrzucenia. Robert jeszcze wczoraj mi wysyłał szybko robaki, żebym na dzisiaj je miał, ponieważ ten sezon nas zaskoczył. Tak samo jak zima zaskoczyła drogowców, tak samo zaskoczył nas lód. Zanęta jest już gotowa. Dodamy jeszcze do niej robaków, ale to na bieżąco będziemy dodawali tych robaków. No i z takim zestawem możemy swobodnie iść już na ryby. Na dzisiejsze wędkowanie przygotowałem sobie kilka zestawów. Na żyłkach 006, 007, 008, 009. Na kiwokach zwykłych, jak również na sprężynkach. Sprężynka powoduje to, że mamy lepszą amplitudę prowadzenia tej mormyszki. Po prostu bardziej agresywnie nam pracuje. I to jest ten pozytyw. Ja zawsze sobie oklejam takim papierkiem i opisuję, jaka żyłka jest na danej wędce. Z tego względu, że jest nam dużo łatwiej wyciągając je. No i wiadomo, że jeżeli ta ryba nie bierze, to się wycieniujemy. A jeżeli bierze i jest na intensywnym braniu, czy biorą duże ryby, to wtedy przechodzimy na grubsze zestawy. Miedź, srebro, złoto to są moje kolory, na które łowię. Zresztą cała kadra narodowa łowi w ten sam sposób. Oczywiście mając lepsze mormyczki czasami. Pozdrawiam tu Krzyśka, Roberta i całą drużynę naszą reprezentacji polskiej, która niebawem jedzie do Kazachstanu na Mistrzostwa Świata. Trzymajmy kciuki za nich, oby ten rok był dla nich owocny i przywieźli medal. Co można powiedzieć o długościach wędek? Szczytówka dłuższa, im dłuższa, tym lepsza na przykład pod płotkę, bo jest wtedy miękka. Zacinamy, nie wyrywamy płotce mormyszki. Natomiast jeżeli mówimy o konie, to krótsza, ponieważ jednak musimy tam tego konia wciąć, szczególnie na dużych głębokościach. Podobnie jest z leszczem. Mam przygotowanych około 12 wędek. To nam spokojnie wystarczy na dzisiejsze wędkowanie. Mam nadzieję, że nic nie zerwiemy. Zanęta jest przygotowana. Pamiętajmy o świdrze, bo ja często spotykam się z tym, że świder leży na lodzie bez zabezpieczenia. Pamiętajmy o tym, aby zabezpieczać świder, jeżeli go kładziemy już na lód. A jeżeli go chcemy po prostu położyć, to zamiast położyć go i jakiś wędkarz może w niego wejść, zrobić sobie krzywdę, przeciąć nogę, możemy go po prostu wkręcić w lód. I pamiętajmy o tym, to jest bardzo istotne, aby to bezpieczeństwo zachować. Bo jeżeli sami nie będziemy ostrożni, to pamiętajmy o tym, że inni też mogą być nieostrożni, wtedy możemy sobie zrobić krzywdę jeden drugiemu. Dzisiejsze wędkowanie uważam jako rekreacyjne. A z tego względu, że tak jak powiedziałem na samym początku, nie będę mógł łowić na 100%, ponieważ na 100% nie będę w miejscach, gdzie bym chciał łowić. Trochę to jezioro już znam, wiem, gdzie mniej więcej mogą być te okonie. Jak na razie w jednym miejscu, do jednego miejsca możemy dotrzeć. Mam taką nadzieję, ale z tego co widziałem, wczoraj wierciliśmy otwory, lód miał około 8-9 cm w tych miejscach, natomiast dzisiaj widziałem już tam bardzo dużo wody i temperatura przez całą noc była delikatnie dodatnia, dlatego boję się, żeby sobie nie zrobić krzywdy. Przede wszystkim bezpieczeństwo mojego kolegi, który jest teraz za kamerą, jest też bardzo istotne. No i tak samo mam ze sobą sprzęt, dlatego musimy być ostrożni, musimy uważać i szukać miejsc takich, gdzie dojdziemy i gdzie możemy swobodnie łowić. Nie ryzykując. Pamiętajcie, nie ryzykujcie.
No jest rybka, ale na bardzo delikatny zestaw. 006. Płoteczka. Jest. Uuu. O to chodziło. Nawierciłem około 20 otworów w różnych głębokościach, z tego względu, że znam akurat tutaj to miejsce, w którym teraz jesteśmy. Głównie nęciłem z ręki, z tego względu, że jest tu bardzo płytko. Niektóre dziury zasypywałem śniegiem, z tego względu, że jest tu płytka woda i żeby te słońce się nie przedostawało, skoro śnieg leży na tafli lodu, zasłoniłem. No i czekamy teraz na brania. Jak na razie sprawdziłem 5 otworów i w żadnym nie miałem ryby. Natomiast w tym szóstym otworze na głębszej trochę wodzie, tak mniej więcej 3-metrowej, miałem jedną płotkę i to na razie tyle. Ryby po prostu nie biorą. Ale cały czas próbujemy. Będę zmniejszał średnicę żyłki, to znaczy grubość żyłki. Teraz łowię na 0,08, zaraz spróbuję 0,07, 0,06 i chyba mam nawet 0,55. Także będziemy kombinowali. Przygotowałem sobie dzisiaj dwa zalętniki, większy i mniejszy, są to zalętniki wyczynowe, bardzo ciężkie. Większy do zanęty, małej ilości zanęty oczywiście, jokersa, grubej ochotki. Mniejszy do bardzo, bardzo małej ilości zanęty, a teoretycznie tylko do jokersa. Ten o tyle jest ciekawy, bo jest taki drucik, zapinka i przy spadaniu, o, w ten sposób. Tak to działa, można powiedzieć. Większy. Troszeczkę inny mechanizm, ale podobne działanie. Dlaczego są ciężkie? No dlatego, że jak łowimy na zawodach, a łowimy wyczynowo, to potrzebujemy bardzo szybko spuścić zanętnik w miejsce, w którym będziemy łowili, po wywierceniu oczywiście otworu. I to jest bardzo istotne, żeby był ciężki. Każda minuta, każda sekunda jest istotna na zawodach, ponieważ kilka minut, kilka ryb, które wyciągniemy, może spowodować, że albo spadniemy z danego miejsca, albo awansujemy. Dlatego każda sekunda jest ważna. Przygotowałem sobie również wędki. Akurat tu jest taka wędka bardzo delikatna. Wędki muszą mieć 30 cm długości. Taka jest ustawa. Tutaj jest nawinięta żyłka 006. To jest na płoteczki. Delikatna szczytóweczka. Bardzo mała mormyszka. Wolframowa oczywiście. Kiwok wyszlifowany. To jest bardzo lekka wędka, w szczególności jest bardzo dobra, jak jest tak jak teraz. Śnieg łowimy bardzo szybko, ponieważ te wędki na przykład są dosyć ciężkie, mają takie oczko tutaj, niektórzy zaklejają to i wtedy ta wędka nam na przykład wpada w śnieg i ciężko nam ją dociągnąć. Zajmuje to troszeczkę czasu. Często się plączą zestawy również, a przy takich okolicznościach pogodowych, jakie mamy teraz, czyli śnieg, ta wędka robi robotę, można powiedzieć. Co tu jeszcze mam przygotowane? No tu też jest właśnie, o, to jest właśnie ta wędeczka. Jest lekka, po uderzeniu nie wpada tak mocno w śnieg. No i przede wszystkim jest leciutka. Spokojnie ją wyciągniemy z miejsca, gdzie nam wpada. Tu mam jeszcze taką wędkę. Szczytówka dosyć mocna. Żyłka 007. Również jest założony taki kiwok. Sprężynka tak zwana. Robert bardzo lubi na to mówić. Również tu ma hamulec, w razie czego. Lubię wędki z hamulcem, z tego względu, że przy dużych rybach, jak zatniemy na żyłkę 006 na przykład, czy 007 brzegu leszcza albo okonia, to on często lubi nam odjechać. Szczególnie na płytkiej wodzie możemy zerwać rybę praktycznie zaraz po zacięciu. Dlatego odblokowany hamulec i swoją ręką możemy też korygować ten hamulec. O, proszę zobaczyć. Mocniej napinam palcami, całą dłonią. To nie idzie. Proszę zobaczyć. A jeżeli puszczę, od razu ten hamulec nam wysnuwa ryba. To jest też dobry patent. We'll be right back.
Jest następna płoteczka. Złota dziura. Kolejna płoteczka. Chodź tu. Oh. Bardzo trudna woda. Płytki zbiornik, blaty. Ciężko znaleźć tego okonia. Tutaj, gdzie teraz łowię, jest 2,5 metra. Wcześniej było gdzieś 1,50 m. Także łowię na takim spadzie, no ale nie ma rezultatów. Branie. Jest. Dosłownie położyłem wędkę na śniegu. Piękny okoń. Jest. O takie nam dzisiaj chodziło. Super. Dobrze, że nam wziąłeś. Mamy co pokazać do kamery. Proszę zobaczyć, jakie pijawki ma. One stoją przy dnie, nie ruszają się. Pijaweczka. Proszę zobaczyć, jak ją widać. No pokaż się tutaj Państwu. Kończymy nasz dzisiejszy odcinek programu z wędką nad wodę w Polskę i świat. Realizm polskiego wędkarstwa. Bardzo mało ryb dzisiaj. No ale cóż, trudne jezioro, trudny zbiornik, ciśnienie bardzo niskie, wywierciliśmy 30-40 dziur, może nawet więcej. Spotkaliśmy wędkarza, który łowił na blaszkę podlodową, nie miał brania, proszę Państwa, nie miał brania. Także my coś udłubaliśmy, jeżeli chodzi o białą rybę i malutkie okonie, no i trzy większe udało nam się złowić. To wszystko, co dzisiaj mogłem Państwu zaoferować w odcinku. Zapraszam do oglądania programu przyszły czwartek o 16:10. Nie przegapcie, piszcie, co byście chcieli zobaczyć w następnych odcinkach programu. A my się z Państwem żegnamy z Białego Jeziora, niedaleko Torunia. I zapraszamy do oglądania programu. Mam nadzieję, że kiedyś uda nam się spotkać nad wodą i przybić sobie piątkę. Do zobaczenia.